Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym cotygodniowym programie Łączy Nas Motor. Dzisiaj to już ostatnie w tym sezonie spotkanie, jeżeli chodzi o wiosenną rundę, w której Motor Lublin zajął no wspaniałe drugie miejsce. Przed przystąpieniem do tej rundy bralibyśmy to miejsce w ciemno, proszę Państwa, biorąc pod uwagę fakt, co się dało zauważyć po rundzie jesiennej. W związku z tym pora na krótkie podsumowanie i w moim studiu dzisiaj pan Piotr Zasada, drugi trener Motoru Lublin. Dzień dobry. Chciałbym zacząć jakoś ani na smutno, ani na wesoło. Jest jakieś rozczarowanie? Jakieś niespełnienie? Czy to nie pewno gdzieś tam poczucie niedosytu w nas jest, tak? Ponieważ ciężko było przewidywać, abyśmy wszystkie mecze, które były w rundzie wiosennej do rozegrania, zakończyli jako zwycięzcy. Nie udało nam się to tylko dwukrotnie. Niemniej jednak też pewnie byśmy na tą rundę inaczej patrzyli, gdyby porażka przyszła powiedzmy na początku marca i później byłoby pasmo zwycięstw, aniżeli w sytuacji, kiedy w przedostatniej kolejce zeszliśmy z boiska w Radzeniu Podlaskim pokonani. Pewnie gdzieś tam wszystkim osobom związanym z motorem w jakiś sposób to z tyłu głowy siedzi, że właśnie w takim najbardziej newralgicznym momencie. Nie chcę mówić zawiedliśmy, ale po prostu... Nie no, bo nie zawiedliście. No, zawieść nie zawiedliśmy, jasne, ale... trzeba powiedzieć, że nie zawiedliście. Nie możemy wychodzić tutaj z takiego założenia, że nie spełniliście oczekiwań i kibiców. No oczywiście, to jest sport. To wszyscy bardzo mocno trzymaliśmy kciuki, bo do końca nie było wiadomo. Jeszcze nawet jak ten ostatni mecz w Rzeszowie teraz z Resowią się odbywał, to niektórzy liczyli bardzo mocno na to, że Garbarnia straci punkty z Unią Tarnów, zdaje się, o ile sobie przypominam. No ale wiadomo, jak sytuacja się teraz przedstawia na zakończenie tej rundy wiosennej. To jednak mimo wszystko, to jednak mimo wszystko dostarczyliście wspaniałych wrażeń, emocji wszystkim kibicom i no z tego, co czytałem, co patrzyłem w internecie, nikt do was żalu o to, że w tym roku nie było awansu, nie ma. Ale stąd się rodzi też moje pytanie, i co dalej? I co dalej? No myślę, powiem może w ten sposób, że to jest tą opinią publiczną też trzeba tak mimo wszystko gdzieś tam do dystansu podchodzić, ponieważ nas oczywiście interesuje opinia wszystkich kibiców Motoru, bo to też przecież klub funkcjonuje w dużej mierze przecież dla nich. Niemniej jednak no zawsze gdzieś tam jakiś procent, jakaś frakcja się znajdzie hejterów internetowych, napinaczy, którzy gdzieś tam pozamykani w swoich kamerach są bardzo odważni, żeby gdzieś tam czasami nawet nas opluwać, natomiast my się absolutnie gdzieś tam na tym nie skupiamy i wydaje mi się, że pomimo tego, że skończyliśmy na drugim miejscu, to nie mamy się czego wstydzić i wydaje mi się, że ciężko też jest gdzieś tam w Polsce wskazać inny zespół, który miałby tak udaną jedną rundę, bo mówmy się, no 43 punkty to jest prawie drugie tyle, co ten zespół zdobył na jesieni, natomiast co dalej? Raz, że życie pokaże, dwa, że teraz dla niektórych rozpoczyna skład się... Skład trenerski zostaje nadal, nie ma żadnych zmian. To może nie do mnie pytanie, tylko bardziej tutaj do moich przełożonych. Natomiast okres teraz, ten przejściowy pomiędzy jednym a drugim sezonem, wbrew pozorom jest bardzo krótki. Za chwilę się rozpoczyna też okno transferowe, za chwilę będziemy mieli spotkania z poszczególnymi zawodnikami, ponieważ też zasługują na to, aby jakiś feedback z naszej strony otrzymać na co do oceny tego półrocza. I tak naprawdę nie mamy zbyt dużo czasu na to, żeby gdzieś nie wiadomo jak aktywnie spędzić sobie ten okres urlopowy. 3 lipca wznawiamy przygotowania. Myślę, że tutaj trzon zespołu zostanie, będzie do naszej dyspozycji, natomiast wiadomo, że też są trzeba gdzieś tam, no mówię, no brać pod uwagę to, że jest proza życia i każdy zawodnik gdzieś tam ma prawo też myśleć o sobie. Każdy zawodnik teraz sam powinien też zrobić rachunek sumienia, czy to było w jego wykonaniu udane pół roku, czy nie. Koniec końców przecież każdy będzie decydować o sobie. Natomiast co będzie dalej? No dalej będzie to, że chwilę się rozpoczną przygotowania do nowego sezonu i nie wyobrażam sobie, abyśmy
byli mniej skuteczni niż byliśmy w rundzie wiosennej, bo Lublin to jest wspaniałe miasto. Motor ma fantastycznych kibiców, którzy zdecydowanie przewyższają poziom trzecioligowy i to miasto i ten klub zasługuje naprawdę na to, żeby wyjść po prostu z tej trzeciej ligi. Niemniej z drugiej ligi mogą awansować cztery zespoły, a trzecią ligę trzeba po prostu wygrać w cuglach, bo tak. Nie jest to takie proste, żeby mimo wszystko z niej się wyrwać. W zeszłym roku w tym studiu podobne rozterki z ówczesnym zarządem przeżywaliśmy, bo to też kwestia baraży wtedy zadecydowała o tym, że Motor po świetnym sezonie, też po wygranych wielu meczach, w barażach uległ niestety i nie awansował. Wszyscy liczyli w tym roku, że te zmiany, które zachodzą w Motorze Lublin, bo było naprawdę dużo zmian, że one przyniosą oczekiwany rezultat po rundzie jesiennej. Wiedzieliśmy, że już te oczekiwania nie są spełnione. No i tak dywagowaliśmy sobie, prawda, tutaj, że gdyby przynajmniej dwa mecze były wygrane więcej w rundzie jesiennej, to już z tym zapasem 6 punktów można by było trochę inaczej rozplanować siły. Chociaż i tak tutaj nie można właściwie w tych kategoriach do końca mówić, bo Motor praktycznie wygrał wszystko, co było do wygrania. Dwa takie potknięcia, czy może trzy potknięcia, bo biorąc pod uwagę też półfinał Lubelskiego Pucharu Polski, gdzie w Chełmie uległ 2-4 Chełmiance, to już był taki sygnał, że coś z zawodnikami się dzieje nie tak? Znaczy tak, postaram się po kolei odpowiedzieć, bo pytanie jest złożone. Pierwsza sprawa jest taka, że nie chciałbym nikomu niczego ujmować w kontekście naszych poprzedników, w kontekście zeszłego sezonu, tych przegranych baraży. Natomiast tutaj jedną rzecz trzeba sobie jasno powiedzieć. W zeszłym sezonie były baraże ze względu na reorganizację wszystkich trzecich lig. W Polsce powstały przecież 4 ligi makroregionalne. Tutaj była Liga Lubelsko-Podkarpacka i z całym szacunkiem do wszystkich ludzi związanych w zeszłym sezonie tutaj z klubem, był znacznie była to jedna z najsłabszych, jeśli nie najsłabsza trzecia liga. W momencie, kiedy został stworzony makroregion, czyli doszły zespoły z Małopolski, ze Świętokrzyskiego, no też w jakiś sposób nastąpiła weryfikacja tego zespołu i zawodników, którzy w zeszłym sezonie tutaj sobie z większą łatwością radzili. A widać to też po tym, że po reorganizacji drużyny, które w zeszłym sezonie grały w tej trzeciej lidze lubelsko-podkarpackiej, teraz zajmują przykładowo gdzieś tam miejsca w drugiej części tabeli, ale czwartej ligi. Więc ta liga wbrew pozorom nie jest taka łatwa i tutaj też wydaje mi się, że ta weryfikacja troszeczkę się na jesieni musiała okazać bolesna. Druga sprawa jest taka odnośnie tego, co pan redaktor mówi, że jak popatrzymy w tabelę, to jednego meczu tak naprawdę zabrakło. Natomiast to też taka pewna prawidłowość jest, że awansuje teraz do drugiej ligi Garbarnia, z którą wygraliśmy 2-0 i 3-0. I te awanse mistrzostwa niejednokrotnie jest tak, że się właśnie zdobywa nie w bezpośrednio zainteresowanymi zespołami, tylko czasami z zespołami, które spadają z ligi. Czasami tak po prostu jest. Dlatego chcąc awansować w przyszłym sezonie, nie możemy pozwolić sobie nawet na najmniejszy błąd, na chwilę do koncentracji, na jedno potknięcie. Tutaj o spadkach formy nie chcemy w ogóle dyskutować, bo dla nas czegoś takiego nie ma. Natomiast każdy jeden mecz rozegrany przykładowo z drużyną, która jest kandydatem do spadku w październiku, może się okazać, że nawet jeden punkt zdobyty w tym meczu będzie w czerwcu najważniejszy. I tutaj gdzieś tam po prostu też taka, nie chcę mówić lekcja, ale wydaje mi się, że to jest jeden z takich wniosków, który się tutaj nasuwa. Natomiast jeśli chodzi o ten przegrany mecz w półfinale z Chełmianką, no tutaj też musimy mieć świadomość tego, że my nie mieliśmy w tym sezonie zbyt szerokiej kadry. Dobrze, że mówię, się wszystko udało nam tak poukładać i tak przepracować te pół roku, że poza Radkiem Kursą, gdzie nie była to żadna kontuzja ani mechaniczna, ani przeciążeniowa, to wszystkich zawodników przez większą część sezonu mieliśmy do dyspozycji. Natomiast też musieliśmy trochę zwracać uwagę na to, który z zawodników ile ma minut rozegranych. I my doszliśmy też do takiego momentu, że w kluczowej fazie sezonu trzeba było walczyć na dwóch frontach. I o puchar, i o ligę. I wydaje mi się, że to też może jest gdzieś tam dobre miejsce do tego, żeby osoby z organu prowadzącego te rozgrywki zastanowiły się, czy rozgrywanie półfinału i finału Pucharu tutaj Wojewódzkiego Pucharu Polski nie może się odbyć wcześniej, tak jak jest na przykład w innych makroregionach. Tylko mamy przedostatnią kolejkę, ostatnią i wtedy trzeba jeszcze walczyć o puchar. Czy naprawdę nie ma możliwości, żeby te mecze rozegrać wcześniej? No tutaj
spośród wielu aspektów bierze też górę po prostu przeciążenie zawodników na koniec rundy i też mentalne nastawienie, bo wiadomo, że chciałoby się wygrać jeden i drugi mecz, ale tutaj takie głosy były, że być może celowo odpuszczacie Chełmiankę po to, żeby z Orlentami wygrać, żeby tych sił nie stracić zbyt wiele, bo to odległość 3 dni była, zdaje się. Tak, natomiast panie redaktorze, to nie jest tak. My żeśmy niczego nie odpuszczali. To, że tak naprawdę dwóch zawodników, Paweł Kaczmarek i Kamil Oziemczuk dostali, no plus oczywiście jeszcze Paweł Socha, dostali wolne w tym meczu, no to nie jest odpuszczenie. Gdybyśmy chcieli odpuścić, to można było puścić tam całą Celiotkę, bo oni mieli już tak naprawdę sezon zakończony, no tak. I to być może byłby symptom tego, że na tych rozgrywkach nam nie zależy. Natomiast myślę, że oczywiście mogło gdzieś się pojawić to, o czym pan mówi, że przed niedzielnym meczem z Orlentami Radzeń w środę niektórzy zawodnicy już może faktycznie byli myślami już przy tym meczu ligowym, tak? Natomiast no ja się cały czas mimo wszystko będę obstawał przy tym, że nie był to po prostu zbyt idealny termin do tego, żeby ten mecz rozgrywać. A biorąc pod uwagę to, o czym też pan mówi, że gdzieś tam nawarstwienie, kumulacja obciążeń meczowych to jest jedna rzecz, ale też dla zawodników to w jakiś sposób jest obciążenie psychiczne, no bo umówmy się, no jesteśmy po 14-15 kolejce, do tego dochodzi puchar. Gdyby ten puchar był rozegrany wcześniej, to też pewnie gdzieś tam byłyby inne możliwości, jeśli chodzi o rozdysponowanie zawodników na ten mecz. Natomiast gdybyśmy mieli pewnie zaryzykować i postawić tylko i wyłącznie na jedne z tych rozgrywek, byłby to mecz ligowy na 100%. No Chełmianka, już pomijając wszystko, też trochę się rozpędziła, awansowała i też zaczyna być bardziej znaczącym zespołem w trzeciej lidze. Panie trenerze, czyli teraz mamy okres krótki roztrenowania, urlopów dla zawodników i w lipcu już wracacie do treningów. Macie już zaplanowane jakieś sparingi? Znaczy tak, no ten okres naprawdę będzie krótki, ponieważ zawodnicy będą mieli raptem około 10 dni takiego okresu, gdzie naprawdę mają absolutnie odpocząć i głowy i dobrze by było, żeby tak naprawdę żadnej aktywności fizycznej nie podejmowali. Natomiast jest tak, że my jako zespół 3 lipca wznowimy przygotowania, natomiast zawodnicy mają przygotowane programy indywidualne, które rozpoczną się tydzień przed, tak żebyśmy też nie rozpoczynali z zerowego pułapu. Natomiast jeśli chodzi o gry kontrolne, one są dogrywane też. Mamy sporo zapytań gdzieś tam z Polski i tutaj powiedzmy z tego makroregionu, natomiast dla nas też pewien model gier kontrolnych będzie istotny pod kątem tego, aby wartość sportowa zespołów przeciwnych była wysoka. Z lepszymi będziecie grać? Znaczy będziemy na pewno chcieli, tutaj mamy zaplanowanych kilka, nie chciałbym tutaj nazw może zespołów podawać, natomiast większość gier kontrolnych jest już zaplanowana. Też do końca nie wiedząc, czy to będzie druga, czy trzecia liga w kontekście nowego sezonu, a determinuje to z kolei data rozpoczęcia rozgrywek. Mamy tam jeszcze bodajże 1 czy 2 terminy do zagospodarowania, natomiast na naszym rozkładzie będą i zespoły drugoligowe, i również wiodące zespoły trzecioligowe, aczkolwiek z innych makroregionów, ponieważ tutaj nie ma co za wcześnie też kart odsłaniać przed nowymi rozgrywkami. Zwykle w moim programie jest taki margines, gdzie możemy sobie swobodniej porozmawiać nie do końca na temat, o którym tutaj zaczęliśmy rozmawiać. No i tym tematem takim niejako zastępczym są Mistrzostwa Europy U21 w naszym mieście rozgrywane. Też między innymi oglądał pan mecz ze Słowacją? Był pan. No i jak to wyglądało? No to jest znowu szacunek dla kibiców Motoru. Oczami trenera? Znaczy cóż, coś zawiodło trochę. Chyba nie było wystarczająco dużo kondycji, nie było trochę może przygotowania takiego psychomotorycznego. Ciężko wie pan takie oceniać, tym bardziej, że mówiąc cokolwiek negatywnego, a tak jest powiedzieć zawsze najłatwiej po przegranym meczu, z mojej strony jako młodego trenera byłoby to przede wszystkim nieetyczne, więc nie chciałbym tego robić. Natomiast wydaje mi się, że patrząc się na skład personalny, jaki ma do dyspozycji sztab szkoleniowy i biorąc pod uwagę też przynależność klubową poszczególnych zawodników, wydaje mi się, że to jest zespół, który pomimo, że ten pierwszy mecz przegrał,
i ten drugi mecz będzie być może w jakimś stopniu o życie, to wcale niekoniecznie trzeci musi być o honor. Natomiast czego zabrakło? Nie chcę się wypowiadać, bo nie wiadomo, dokładnie nie wiem, jaki był plan. Zabrakło też zawodników, bo nie wszystkie kluby puściły swoich zawodników. Tak, ale to też jest, panie redaktorze, tak, że to nie tylko jest sytuacja taka w reprezentacji naszej, bo są federacje, które też po prostu niektórych wyróżniających się zawodników w poszczególnych kategoriach przesuwają wyżej, czy są to już zawodnicy, którzy na przykład są wiodącymi postaciami w swoich klubach, czy są zawodnikami podchodzącymi pod pierwsze reprezentacje. To jest normalne. No, wydaje mi się, że żyjemy w blisko 40-milionowym kraju, więc pole manewru jest. Do tego też są niektórzy zawodnicy, którzy zostali tutaj desygnowani od trenera Nawałki, więc trzeba wierzyć w to, że te mistrzostwa, pomimo że się ledwo zaczęły, to się zaraz nie skończy. No tak, a dzisiaj będzie potop szwedzki, jak pan sądzi? No zobaczymy, powiem wieczorem. Tak. Nie, trzeba wierzyć, trzeba wierzyć. Szwedzi są najlepiej zorganizowaną grupą, mają swoje stragany z akcesoriami, z plakietkami euro. Przesympatyczni ludzie w ogóle. Tak, wczoraj akurat. I myślę, że to spotkanie dzisiaj będzie naprawdę w takiej sportowej atmosferze przebiegać. Też między kibicami jest wiele sympatii. Myślę, że tak. Właśnie wczoraj też miałem możliwość, żeby na chwilę się oderwać od pracy i nawet na deptaku można grupy szwedzkich kibiców spotkać, ale wydaje mi się, że oni przyjechali tutaj faktycznie mieć fan z tego i kulturalnie dopingować swój zespół, tym bardziej, że chyba tutaj oczy wszystkich skierowane są na zawodnika z polskimi korzeniami, który nie może tak naprawdę przejść spokojnie od miejsca do miejsca, ale wydaje mi się, że tak, że tutaj my się nie mamy czego bać, a z drugiej strony może być ciekawe widoczne. No cóż, w takim razie życzymy naszej reprezentacji U21, żeby wygrała to spotkanie i najlepiej wszystkie następne, bo zaczyna się robić ciasno. A czego życzyć w takim razie przed zbliżającym się sezonem, oprócz tej oczywistości, czyli awansu do drugiej ligi Motorowi Lublin? Czego życzyć? Wydaje mi się, że najważniejsze życzenie to jest to, żeby ten cel sportowy został zrealizowany. Wydaje mi się, że zdrowia w stosunku do zawodników. Jeżeli będziemy mieli wszystkich zawodników do dyspozycji, to już wiemy, co mamy zrobić, żeby wydobyć z nich to, co najlepsze. Właściwie z całym sztabem szkoleniowym i z zarządem udało mi się przeprowadzić rozmowy w trakcie tej rundy wiosennej, oprócz trenera Sasala, ale gdzieś tam z tyłu głowy jakoś mam, nie wiem dlaczego, tak mi się jakoś to uporządkowało, że dopiero po awansie do drugiej ligi zaproszę trenera. Jak komentatorów może pan traktować przyjście trenera Sasala jak truskawkę na torcie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Proszę państwa, Łączy Nas Motor to był program cotygodniowy. Nie wiem, czy ostatni, bo być może jeszcze będzie przynajmniej jeden, ale tak na 100% jeszcze nie mogę powiedzieć. Natomiast dzisiaj moim i państwa gościem był drugi trener Motoru Lublin, pan Piotr Zasada. Dziękuję serdecznie. Bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia.